I tak, drodzy przyjaciele, chcę pokazać Wam ćwiczenie na biceps, a przede wszystkim poprawnie wykonanie ćwiczenia na biceps. Wielu z Was trenuje biceps, wykorzystując laweczka Scotta, czyli modlitewnik. Wiele z Was trenuje, wykorzystując wewnętrzną część uda, podnosząc na biceps hantel. Natomiast zasada bar wrestlingu numer jeden. Wszystkie ćwiczenia siłowe przenosimy na stół, czyli wykonujemy pod kątem tego, jaka Wasza ręka się znajdzie podczas ataku, kontrataku, a w szczególności obrony, gdzie potrzebno będzie duży wysiłek, duże, mocne, silne bicepsy, nadgarstek i tak dalej. Otóż przed nami zwykły stół do siłowania na ręce, hantelek i pokażę, jak wykonywać ćwiczenie na biceps. Przede wszystkim pogadajmy o kątach. Wasza ręka, wykonując ruch armwrestlingowy, pozostaje się zawsze w jakimś kącie. Otóż kąt pomiędzy przedramiem a ramieniem jest kątem pracy. Kąt, w którym znajduje się nasza ręka podczas walki, cały czas musi być niezmienny. Przynajmniej starać się do tego, żeby być niezmienny. To jest kąt, w którym Wasza ręka zastaje się podczas obrony, bądź powiedzmy przejście z obrony do kontrataku. Ruch nadgarstkiem, ruch hantelkiem powinien wynosić 10 stopni. Czyli dosłownie o taki króciutki ruch. Jeżeli Was interesuje ruch w wykonaniu przez górę, Wam trzeba hantelek odwrócić do pozycji młotkowej, bądź taki pośredni i wykonywać ten sam ruch z pozycji pośredniej. My pokazujemy kąt, w którym nasza ręka zawsze zostaje się podczas pojedynku. Jak przy starcie, tak w późniejszym etapie, powiedzmy przy obronie i przy przejściu do kontrataku. Natomiast hantelkiem można ćwiczyć również ruch, tak zwany ruch Waszej ręki w pozycji obronnej. Wtedy, kiedy kąt pomiędzy przedramem i ramieniem jest większy, a z tej pozycji dosyć ciężko wyciągać rękę przeciwnika. Natomiast w większości pojedynków taki ruch można zatrzymać, a nawet przejść do obrony i kontrataku. Otóż wykonując ten ruch, też również krótki, przenosimy obciążenie nie tylko na mięśnie bicepsa, a i wewnętrzną część przedramia. Oczywiście z tej pozycji trzeba dobierać ciężar tak, w ten sposób, żeby siła naciska na Waszą rękę, na rękę zawsze była pod kątem prostym do stołu. Czyli jeżeli wy pochylacie swój barek w ten sposób, to ruch musi być wykonywany w tym kierunku, ale nie do siebie, bo to jest bez sensu. Absolutnie jest bez sensu. Wiele z Was nie zdaje sobie sprawy, że wykonując ćwiczenia na modlitewniku, my wykonujemy tylko i wyłącznie jakąś część bicepsa, czyli separujemy, odseparowujemy niektóre kąty i niektóre mięśni, które de facto uczestniczą w ruchu i w walce na stole, a modlitewnik to ogranicza. W jaki to sposób? Robienia bicepsa w ten oto sposób, od razu podkreślam, wyłącza mięśni klaty i mięśni pleców. To są niezbędne, bardzo ważnym ogniwem podczas walki na stole. Chociaż takie ćwiczenia nieraz warto wykonywać tylko i wyłącznie dlatego, że nieproporcjonalnie macie silne mięśnie klaty, pleców do bicepsu. I Wam potrzebno robić tak zwane izolowane ćwiczenia. Jeżeli Wy ustawiacie łokieć już na górnej skrajni
części poduszki kudlitewnika, już macie podłączone mięśnie grzbietu. O tym trzeba też pamiętać. Teraz jeszcze jedna rzecz. Na kudlitewniku, tak jak i na stole, można wykonywać ćwiczenia stricte z pozycji startowej, czyli wykorzystując kąt pracy, jak i ćwiczenia, które wykonywane są w obronie. Czyli rozchylacie więcej swój kąt i wykonujecie krótki ruch, koncentrujecie się na tym, żeby wasze przedramię w stosunku podłogi było równolegle. Czyli czy wy podacie barek do przodu, wykonując taki ruch, że wy zrobicie, odchylicie się barkiem do tyłu, największe napięcie zawsze będziecie mieć w momencie, kiedy wasza ręka będzie równolegle do podłogi. I to też trzeba koniecznie pamiętać. Więc reasumując, zanim przejdziecie do ćwiczenia na biceps, musicie postanowić, co dla was jest bardzo ważne. Czy ważny dla was sam biceps, czy biceps w całym ogniwie razem z mięśniami klaty, mięśni pleców, nadgarstka i tak dalej. I wtedy oczywiście przystępujecie do wykonywania samych ćwiczeń. Pamiętajcie o tym, że modlitewnik mocno ogranicza zakres ruchu wszystkich innych partii mięśni, a stół jednak jest najważniejszym w tym momencie przedmiotem dla tego, żeby wykonywać ćwiczenie na biceps dokładnie dopasowanych do waszych potrzeb podczas walki.